niespodzianka. Następny Lamborghini. Witam serdecznie. Jestem już teraz na dworcu PKP. Udaję się do Świnoujścia. To właśnie mój rower. Tutaj mam wszystko, całe tutaj wyposażenie, czyli tutaj jest galimata, śpiwór, namiot, torby dwie z dwóch stron. Oczywiście mam tutaj zamek. Miejsce na rowery. To trochę dziwne te wiszaki. Ciężko było się dostać z rowerem do środka, bo wejście za wąskie, ale poradziłem sobie. W Świnoujściu będę o 21 około. Tam mam zaplanowany nocleg. Właśnie dojechałem do Świnoujścia. Tutaj się przeprawiłem przez promem. Teraz udaję się na kwaterę. Tak wygląda noco. Miasto. Taki to jest dwuosobowy namiot. Z podpinką to nie ma problemu. A więc witam serdecznie z rana, jest około godziny 6. Tutaj pierwsza noc za mną. O, nie mogłem zasnąć, zbudził mnie mew, z rana zaczęły krakać. Jaki plan? Plan taki, że albo tu zostaję jeszcze jedną noc, albo jadę dalej do Międzyzdrojów, to jest niedaleko. No i gdzieś muszę kawę znaleźć i coś wypić. Bardzo gorąco i gołębie się chłodzą. Tutaj jestem na granicy polsko-niemieckiej w Świnoujściu. Rozmawiałem z panem, mówił, że tam mogę pojechać bez żadnych dokumentów, ale to... Tutaj mapa jest. Właśnie jestem po stronie już niemieckiej, około 2 km przyjechałem, Aschbeck, coś takiego. I właśnie tutaj. Tam jakieś miasteczko jest. Tu gimnastykę robią. O, tutaj jestem przy jakimś drugim molo. Przyjechałem i ten, słyszycie szum fal. Koniec jedzą śniadanie, ja też muszę iść na śniadanie. Śniadanko dzisiaj, nawet w miarę jest taniej, można się najeść. No i w sumie pierwsze wejście dzisiaj do wody już było. Woda strasznie zimna. Jak się wchodzi z brzegu, to strasznie jest płytko, trzeba dużo przejść, żeby zanurzyć się. Podszedłem pod koniec plaży Świnoujściu, tam za mną jest wiatrak. Tutaj
tutaj jestem w Olcie Zachodnim. Takie miny. Około za pół godziny będzie zachód słońca. O, teraz lepiej widać zachód słońca, a z tyłu jest dużo ludzi. O, chodź tu kurde. Dobra. O, spotkałem ziomala kurde. To my. No i tam obok siebie się rozbiliśmy. Rozbiliśmy, a teraz przyszliśmy na zachód słońca. Ostatni dzień naszego Świnoujściu. Świnoujście, wake up to. Fajna zabawa, przyjeżdżajcie jak chcecie. No, zapraszamy. O, teraz tu jesteśmy na dyskotece. Wstęp od 18 lat. Dacie daje babka. Która? Tam jedna taka. A ta ty oblera? No. Ale to ziotka. Puśćcie to na ten, na Facebooku, fajnie czasami. Miałby puszczać, że relacja jest na Facebooku. Tam 25 sekund, nie może być więcej. No, ale i wiesz, to fajnie byłoby gdzieś tak wziąć Świnoujście, na przykład z tobą. Jestem na górze Latarni Morskiej. Tutaj pokażę widok z góry. Jaki plan dzisiaj? No, taki plan, że dzisiaj jadę do Międzyzdrojów. Mam zamiar tam nocować. Później pokażę tam, jak co ciekawego odkryję. Widok z Latarni Morskiej. Tu widok z latarni na drugą latarnię. Jestem w Międzyzdrojach w centrum. Teraz idę w stronę Alei Gwiazd, później udam się na teren molo. O, tak to niebo bardzo pięknie. Dużo ludzi wyszło i tutaj przyszło, bo jest sobota teraz. O, przyszła panna młoda, się fajnie bawi z koleżankami. O, jaki fajny zachód słońca w Międzyzdrojach. Kolejny dzień w trasie. Dzisiaj się udaję do Pobierowa. Międzyzdroje to co, fajnie, wczoraj było tłoczno, strasznie, imprezy wszędzie, dyskoteki były, dużo ludzi przyjechało poodpoczywać. Zaczyna się słonecznie, ładna pogoda. No i mam nadzieję, że dojadę dzisiaj bez żadnych przygód. Do zobaczenia później. Dojechałem do Pobierowa, jestem w centrum. Już wykupiłem kwaterę. Teraz troszeczkę porozglądam się, co w tym mieście.
Widziałem, że takie ładne miasteczko, strasznie ruchliwe jest. Dużo ludzi, turystów. Bardzo ładne. Pobierowo. Sobie. Kolejny dzień minął prawie. Co jutro? Jutro udam się do Kołobrzegu. Dopiero dzisiaj po południu zaczęło padać, tak cały czas było słonecznie. No i pokażę trochę Kołobrzegu. Nie wiem, ile będę tam jechał, pewnie to zależy, czy będę się zatrzymywał. Ile mech, jak dużo. A dzisiaj udajemy się do Kołobrzegu, już przygotowani w trasę. Tutaj moi znajomi ze Śląska. Pozdrawiamy. Z Dolnego Śląska, tutaj poprawia mnie. Okay. Hej, hej. Hej, hej. Też, gdzie jedziecie? Gdzie jedziecie? Na Hel, o to jeszcze trochę dni zostało. Dzisiaj do Ustronia. Żyć zdrowo. Ale pokaż KGHM i cało. Aktywnie. O, właśnie. Wszyscy z KGHM-u Polska Miedź, no, żyją zdrowo i aktywnie. O, tutaj reklama darmowa. Ale reklama zdrowia. No. Nie kapuchaj. Witam, tu za mną ruiny kościoła. Na drodze do Kołobrzegu. Teraz jestem na pomoście następnym. Ludzie na plaży, ładna pogoda. Cały czas jadę wzdłuż brzegu. Kościół, bazylika fajna. Droga domowa bardzo. Za mną jest port jachtowy Kołobrzeg. O, miła niespodzianka. Jechałem sobie tutaj Lamborghini na drodze. Ferrari. O, nieźle. Okay. Następny Lamborghini. Następny McLaren. Ferrari, ten niezły jest. Witam serdecznie, tu już koniec mojej podróży, jestem w Kołobrzegu, tutaj przenocowałem na kempingu, dwie noce, jutro wyjeżdżam do Białegostoku. Teraz tak, trasa, co to mam powiedzieć o trasie, no to pociągiem się udałem z Białegostoku, to jechałem około 12 godzin. Dojechałem do Świnoujścia. No i Świnoujście bardzo, bardzo, bardzo ładnie, gorąco. Było bardzo ładnie, gorąco. Tam przenocowałem. Miałem zamiar jedną noc, ale było tak pięknie, nie przenocowałem jeszcze drugą noc. W sumie co moim było celem? Celem moim było po prostu jechanie do Świnoujścia, do odśnuję się do Helu, ale oczywiście nie za wszelką cenę. Moją ceną było fotografowanie oraz kręcenie filmu, tak samo zwiedzanie. No to więc nie musiałem cały czas jechać. No i w związku z tym nie przyjechałem bardzo dużo, ale za to podziwiałem widoki piękne.